nagrywać, żebyśmy mieli dla potomnych. Tak więc na razie te osoby, które są dołączyły online do nas, są wyciszone. Nie mogą opić za dobra, zaczniemy to trochę lepiej. Jeszcze. A to tutaj. A to Paweł musi iść, nie? Halo? No tu jest. Dobrze, jakby pan tutaj mógł do salki wejść. Pomogę mam przez okno. Naprzeciwko windy. Myślałem, co dalej odsunąć? Dlaczego moją okrenę? Bo chcę pić. Mogę się rozłączyć. Ja nie wiem, nie wiem. To jest chyba wolne, wiesz? Tam jest wolne, możesz musieć. Nie, tam jest. Okej. Okay. No to jesteśmy jak gra. Pizza przyszła. Tylko z którymś spadł to zliczyć. Już idzie z kapem, prawda? Nie macie tutaj dodatkowych atrakcji. Ja nie ma kamery zwrotnej, nie? Tylko jest na mnie. To bym wyłączył. Nie, zaraz. Dobra. Okej, to możemy zacząć. Więc, to będzie pierwszy o debugowaniu JavaScriptu. Na razie wstęp. I tutaj poświęcimy się głównie czas na Chrome Developer Tools. Wszyscy znają to. Jak ktoś nie zna, to tutaj jakaś pomyłka w rekrutacji zaszła. Nie no, wszyscy znają to i używają. I używają zazwyczaj jednej funkcjonalności, która się nazywa console log. Co jest lepsze niż nie używanie żadnej. Więc zdecydowanie propsuję. Open Tools ma o wiele więcej funkcjonalności niż tylko konsolowe. Okej. Okay. Najczęściej uruchamiamy właśnie ten Chrome Developer Tools poprzez inspect jakiegoś elementu. To jest inspect, ale tak naprawdę o wiele łatwiej jest to zrobić ze skrótu klawiaturowego. I to jest option wełna J. Wełna to jest taki znak specjalny. Taka jedna dziewczyna nie wiedziała, co to jest i mówi, no wciśnij wełnę. No. Od tego czasu używasz, że to jest wełna. Tak więc no. No i to działa o wiele fajniej niż klikanie właśnie tam inspect. A druga fajna rzecz to jest to, że jakby Chrome Developer Tools, jak klikniemy Ctrl-Shift-P, nie to okienko, przepraszam. Skrót. Się denerwuję. Dobra, chodzi o to, że mamy coś takiego, jak commands i tutaj mamy jakby listę wszystkich command, tych zadań, które możemy wywołać, które są w ogóle w samym Chrome Developer Tools. No i to jest całkiem fajne, bo bardzo dużo rzeczy jest ukrytych w Chrome Developer Tools pod tymi małymi ikonkami. Na przykład tutaj są takie trzy kropeczki, bo te more tools i tak dalej, więc no, ten commands naprawdę ułatwia sprawę, nie? Jak to się uruchomi tutaj. Nie? I to też, jak już się ma wprawę, to można właśnie
operować tym Chrome Developer Plus tylko z klawiatury, nie? Poprzez, zadania. Myślę, że ciepła pizza jest smaczniejsza. Bez kawy. Są podpisane? Pieczarkami? Z tyłu numerki na z pieczarkami jest 16. Moja? Dyma kapitulowane. Moja? Masz? Chyba. Podwodnie jeszcze jedna, 16. Jeszcze ma. Dobra, my będziemy kontynuować. Oni sobie rozdają pizzę. Tutaj w samym tym Chrome Developer Tools mamy tą zakładkę i można zmieniać jakby jej położenie, nie? Nie wiem, czy coś słychać, jak się... A tam nie możesz pauzę robić? Słychać. Więc można zmieniać, po prostu też jakby rozszerzać to, zmieniać jakby jego położenie, gdzie, ma być, czy ma być odłączone, czy na dole, czy po prawej, czy u góry. Tak samo jak powiększanie tekstu również działa. Dobra. Wracając tutaj. No to cię mam raz. Dobra. Możliwe, ale jedna. Gorgonzola też próbowała? To dla mnie gorgonzola. No. Ja sobie poczekam. Dobra, wszyscy mają pizzę? Możemy kontynuować? Okej. Okay. No to jedną... Chodź Paweł. Bez kamery, żeby zostało. Chodź Paweł, przywitaj się do kamery. Cześć, witam się do kamery. Dobra, i teraz siadaj i nie przeszkadzaj. Dobra, więc jedną z podstawowych funkcjonalności, jaką mam tutaj w tym Chrome Developer Tools, to jest no, uruchamianie kodu, nie? Z linii poleceń, nie? Czyli możemy wpisać 2 plus 2 równa się 4 i 0, 1 plus 0, 2 równa się 0, 3, 0, 0, 0, 4. No, no wiadomo, jest profesjonalne narzędzie. No, możemy używać do bankowości domowej i tak dalej. Tak. Oprócz tego tutaj jest na tej samej linii poleceń występuje kilka takich funkcji, których nie ma w JavaScriptie i kilka skrótów takich. Między innymi ostatnie jakby expression, wyrażenie jest zachowane w pamięci i można się do niego odwołać poprzez taki skrót, nie? Czyli cokolwiek sobie tutaj wpiszemy, to jest zachowane w tej zmiennej $backslash. I oprócz tego jest jeszcze coś takiego, że jak sobie wybierzemy jakiś element z domu poprzez inspect element, z tym, że tutaj chciałem się skupić na tym, że w ogóle nie będziemy nic mówić o debugowaniu domu w styli HTML, i tak dalej. Natomiast jednym z skrótów jest to, że jak się po prostu jakiś element wybierze, to on też jest zachowany w zmiennej $0, nie? I to jest ten po prostu element, który ostatnio zaznaczyliśmy. I on tak naprawdę zachowuje pięć ostatnich. Od $0 do $4. Czyli w ten sposób możemy sobie dostać się do tych zmiennych, z których ostatnio korzystaliśmy. Dobra. Tutaj mam jeszcze takie dwa skróty, że jakby sama funkcja dolara jest skrótem do query selector, czyli coś takiego, on jakby wypisze wszystkie te linki, jakie mamy. A $2 to jest skrót do query selector all. Czyli no alias po prostu, nie? Że jeszcze to powiększę, nie?
No, więc tutaj no, zamiast pisać dokument query selector i tak dalej, możemy tego użyć, nie? Inną opcją jest to, to już są funkcje, które mamy tylko w Chrome Developer Tools w tym polu poleceń, to jest na przykład clear, które jakby no, czyści, nie? Komendę. Mamy copy, które robi coś takiego, że teraz to mam w schowku. Czyli jak sobie wpiszę, nie wiem, copy 2 plus 2, to teraz jak kliknę Ctrl V, to w schowku mam 4, nie? I w ten sposób możemy sobie coś kopiować. Dobra, następną funkcją, którą polecam używać, jest debug. I do tego, jakby do samego włączania debugera przejdziemy za chwilę, ale tutaj chodzi o to, że jak mamy zdefiniowaną jakąś funkcję, mamy zdefiniowaną teraz funkcję sum i sobie wywołamy ją. Jak piszemy debug i teraz jeszcze raz ją wywołamy, to włączy się debugger i on po prostu pokaże, w którym, że wywołaliśmy tą funkcję z danymi parametrami. Do debuggera przejdziemy za chwilkę. Teraz w sekcji konsoli. Dobra, następnie mam tak, inspect, to możemy podać obiekt, który, obiekt domu, jakiś node i on, czyli na przykład jak mamy skrót ten 0, li, to możemy zrobić, ten 0 to jest ten ostatni element, który inspektowaliśmy, możemy po prostu, możemy go wywołać i wtedy on od razu przejdzie do inspekta, nie? No tutaj tak samo możemy użyć tego query selector i czyli A, że on zinspektuje pierwszy A, nie? Czyli ten. Fajna funkcja. Dobra. Get event listeners. No na danym obiekcie możemy sprawdzić, czy on ma. Znaczy, to nie jest w sumie na obiekcie, tylko na elemencie DOM. Możemy sprawdzić, czy on ma jakieś podłączone listenery, nie? Czyli kliki i tak dalej. To zaraz pokażę na przykładzie, nie? Monitor to jest funkcja trochę podobna do debug, tylko nie uruchamia debuga, tylko po prostu mówi, czy jakaś funkcja została uruchomiona, z jakimi parametrami. Za chwilę będzie przykład. Monitor events to samo, tylko dla eventów. A monitor events to jest wyłączanie. Profile i profile end to jest włączenie i wyłączenie profilowania JavaScriptu. Za chwilę będzie przykład. Query objects to jest coś, czego nie jestem w stanie uruchomić i nie mam pojęcia, jak to uruchomić, ale koncepcja jest taka, że w query, że tutaj przekazujemy selector, konstruktor, czyli na przykład funkcję lub definicję klasy. I każde wywołanie, stworzenie nowego obiektu poprzez new constructor powinno tutaj w tym momencie wywołać tą funkcję i ona przychodzi do debugera i mówi, że w którymś momencie w kodzie został stworzony nowy obiekt danego konstruktora, aczkolwiek mi to nie działa i nie jestem w stanie tego uruchomić, może mam coś z moim Chrome'em nie tak. Dobra, table to jest funkcja, która wyświetla, to jest coś takiego jak console log, tylko pokazuje w tabeli. Zaraz będzie przykład. Values i keys to jest coś, co zostało wdrożone w Chrome Developer Tools, zanim w S6 było object values i object keys i to jest jakby, to jest alias. OK, więc to są funkcje, które działają tylko i wyłącznie w tym w kodzie tutaj. Nie tu, tylko tu.
Czyli no nie możemy z nich korzystać jakby w swoim kodzie w JavaScriptie, musimy je uruchamiać tutaj. I to jest część API, z którego korzysta jakby samo Chrome Developer Tools poprzez, nie, na przykład no, jak używamy tutaj Inspect, no to to jest to samo, jakbyśmy wykonali Inspect. Więc w samym swoim kodzie nie mamy za bardzo dostępu do tego API. Jeżeli mówimy o stronach internetowych i aplikacjach. Gdybyśmy na przykład pisali aplikację w Elektronie, to mamy pełen dostęp do tych wszystkich funkcji, nie? Czy w NWJS-ie. Console Table działa tak samo jak Table i można go używać. Tak, ale to jest już, w sensie to jest już Console Table. Mhm. Okej, okay, no i to, co powiedział Mateusz, doszliśmy do czegoś takiego, że mamy API Console. I API Console jest... No nie jest tylko From Developer Tools, bo tak samo występuje w Safari Tools, w Firefoxie, w Operze i tak dalej. Nie wiem, czy ma jednolite API, ale generalnie no, służy do tego, żebyśmy w jakiś sposób sobie debugowali kod i mogli używać API zewnętrznego, tak? Czyli w swoim własnym kodzie wpisywali komendy. No i to jest to słynne console log, które po prostu pojawia się wszędzie. Dobra, tu mam taki przykład. Tych console logów. Co one robią i czemu nie działają? O nie, zaginął mi jakiś plik. Jeden. Fuck. Dobra, to się najadłem i to dodam. Niedobry komputer skasował mi plik console.js. Więc ciężko mi być. Kurze. Gdzie to może być? W repozytorium. Nie, 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 bo ja nie puszowałem nic. A, to sprawdź w koszu, bo wiem, że wyrzucam do tego. O. Wow. Wow. Dobra, mamy, tutaj mamy powiększę może ten tekst, żeby było bardziej widać. To jest taki głupi kod, który po prostu pokazuje, jak działa API konsolowe. Więc tak, no mamy taką funkcję, która nazywa się assert i ona jakby służy do takiego łatwego testowania. Ona działa w ten sposób, że przekazujemy w tej funkcji jakąś wartość, która jest true lub false i ten kod się pojawi jako error tylko w momencie, w którym ta funkcja, w sensie kiedy tutaj będzie false, kiedy będzie true, to w ogóle zostanie pominięte i nigdy nie, się nie pojawi. Czyli możemy sobie sprawdzić w danym momencie w kodzie, napisać jakiś taki warunek, w którym chcemy jakby dokładnie pokazać, że coś było nie tak i zwrócić na to uwagę i wtedy wyrzucić błąd. Znowu debugger, przepraszam. Więc tak, tutaj mamy tą wpisaną funkcję, tak? Czyli x powinien być mniejszy od y, a jest większy, więc zawsze ta funkcja się wyrzuci. I tu jest jeszcze taki drugi kod wpisany, że math random jest większy od 0,5, co czasami jest prawdą, a czasami nie. Więc kilkukrotne kliknięcie w to powinno czasami wywołać ten kod, a czasami go nie wywoływać, nie? Więc widać, czy on czasami się wywołuje, a czasami nie. No jest to przydatne w momencie jakby pisania kodu i testowania. Clear? Super, używa nam ten cały śmietnik.
Dobra, następna funkcja jest count, która przyjmuje jako wartość label, czyli jakiś string, i w nim tworzy counter. Czyli ile razy go wywołamy, to doda jeden i zwróci tą liczbę. Sam kod jest, wygląda tak, że możemy przekazać ten label albo nie. No i to teraz zwróci 1, 2, 3, 4, 5. To zwróci 1, to zwróci 1. No, jak to wywołamy jeszcze raz? To już będzie 5, 6, 7, 8, 2, 2 i tak dalej. Możemy to w nieskończoność, nie? Więc możemy dokładnie jakby sprawdzić w ten sposób, na przykład ile razy dana funkcja się wywołała, nie? W jakiś taki prosty sposób. Count reset po prostu resetuje ten licznik. W tym momencie to, ten kod wygląda tak, że on wyzerował ten licznik dla pustej wartości i dla full, nie wyzerował dla baru. Więc jak to włączymy, to tu widać, nie, że znowu 1, 2, 3, 4, 1, a bar ma niewyzerowany, nie, więc ciągnie dalej. Debug pokazywałem, o co w tym chodzi. Dobra, teraz mamy dir. I dir różni się tym od konsol loga, że w inny sposób jakby pokazuje obiekty. Czyli on mówi, że to są dwa przykłady i u góry jest dir, u dołu jest console log, nie? Czyli tutaj on mówi, że to jest obiekt i dopiero jak go rozwiniemy, to mamy to samo, co w console logu. Tutaj mówi, że to jest obiekt typu head i jak rozwiniemy, to mamy w ten sposób, czyli mamy listę tych wszystkich attributes, a tutaj to wyświetla domyślnie jako XML. Nie? W console logu. I tu jest właśnie ten przykład dir XML, że w ten sposób jest domyślnie, nie? Czyli jak sobie chcemy na przykład skonsolidować jakiś node element, a nie chcemy, żeby to było pokazane jako, jako to drzewko XML, tylko właśnie jako atrybuty, to używamy dir. Dobra, następnym jest error. No i to jest coś, jeżeli ewidentnie mamy jakiś fuck up w kodzie i chcemy zwrócić na to uwagę użytkownikowi, no to wysyłamy error. Sam console log jest, też ma jakby swoje poziomy jakby informacji i to ustawia się tutaj, nie? Czyli domyślnie jest tak, że na przykład info w ogóle nie jest zwracane, nie? Jest zwracane tylko log, warning i errors, nie? Więc jeżeli mam tutaj info, nie chyba info, tylko nie warn, który z nich nie jest zwracany. No dobra, ale sobie na przykład wyłączę info stąd i klikam info, to w ogóle tego nie mam, nie? Czyli mogę sobie custom levels ustawić tutaj. Więc error jest jakby, jakby najpoważniejszym typem błędu. I jeżeli chcemy po prostu w konsoli zwrócić to, że gdzieś wystąpił jakiś błąd i dewelopersko jakby zaznaczyć ten błąd, tak? Że, no bo użytkownicy sobie no, nie odpalają konsoli, a jak odpalają, to zazwyczaj mają napisane, że ktoś chce, żebyś przeprowadzić na tobie atak, jak na przykład nie wiem, na Facebooku ktoś próbował włączyć no, developer tools, to wygląda w ten sposób. No, stop. No, więc tutaj error służy do zawiadomienia użytkownika, że wystąpi jakiś błąd. Grup jest fajną opcją, bo można sobie pogrupować wartości, taki bardziej zaawansowany console log. API ma takie trochę dziwne, bo trzeba najpierw stworzyć label i potem wysyłać info albo log i tak dalej i potem zamknąć tą grupę. Więc takie tam, no można by to było lepiej zrobić. Ale no, z jakiegoś powodu tak to jest. A group collapse to jest to samo, tylko że ta jest domyślnie otwarta, a ta jest zamknięta. Nie? Info i log praktycznie to samo, tylko
Nie, właściwie info i log to jest to samo, no, w tym momencie. Dobra. Table. No i table to jest super opcja, bo console log w tablicy, no to wyświetla jakby poszczególne elementy po kolei, ale nie widać za bardzo jakby, w sensie, no jeżeli to jest tablica, to o wiele łatwiej jest dla nas intuicyjnie to przeglądać w tabeli, a nie jako po prostu taki string krok po kroku, nie? Więc, no tak. Sądzę, że się sprawdza, jak coś troszkę nie będzie, także jego pizza jest do zjedzenia. Super. Więc, no więc tak, więc no, na obiektach też to działa, nie? Jakby samo API no, wygląda w ten sposób, że mamy jakby tablicę z obiektami. Tutaj też widać, że te obiekty nie wszystkie muszą być ustandaryzowane, że ten na przykład ma birthday, a tamte nie mają, więc on to dopisze ten klucz, nie? Sobie tutaj w tym momencie wystawi to w taki sposób. A jak to wygląda, jakbym chciał na przykład do birthday zamiast stringa dać kolejny obiekt? No w ten sposób, nie? Po prostu zrobi, no nic ciekawego, nie? Bo to nie jest... Znaczy, no tu masz tak, jakbyś zrobił sobie console log, nie? Więc tu możesz sobie zajrzeć. Ale, no ale w samym tym to ci tylko powie, że to jest obiekt, nie? Dobra. To jest jeszcze drugi parametr i można wybierać, które kolumny mają się pojawiać. No tak, można to tam ustawić, że w sensie, że się wysyła, jaki ma być header tej kolumny, w ten sposób, żeby ustawić, no w jaki sposób, w sensie, jakie mają być wartości tutaj, nie? Że on jakby no, nie musi wszystkich wyświetlać, które znajdzie, nie? No. Table, bardzo fajna funkcja. Dobra, time. Funkcja time jakby przyjmuje, jakby to API ma dwie funkcje i przyjmuje też label, podobnie jak tam group i tam jeszcze mieliśmy count na przykład, to tak samo jest time i w time wyłoni time, jakby wyzerowuje licznik czasu, a time end kończy licznik czasu i jakby zwraca wartość, nie? Czyli tutaj jak mamy 100 tysięcy tam jakichś zmiennych i liczymy, mnożymy je razy dwa, to no to tutaj, no to ta funkcja zajmuje 3 milisekundy, nie? I to w ten sposób można sobie zwrócić, co też jest fajne, pokazuje, jak dziwnie JavaScript działa z liczbami, nie? Że najpierw mamy 4, 3, a potem to samo już zajmuje 0. Nie? Więc no, kaszowanie, na które nie mamy wpływu, dużo jakichś optymalizacji ukrytych i pewnie to w każdej przeglądarce ma inny silnik jeszcze, nie? Dobra. Teraz tak, trace. Trace to jest wybitnie użyteczna funkcja i służy do tego, że mamy tak, console trace wstawiamy w funkcji i tutaj mamy tak, że trace wywołuje pierwszą funkcję, pierwsza wywołuje drugą funkcję, druga wywołuje trzecią funkcję, trzecia wywołuje czwartą, a czwarta wywołuje trace. I oprócz tego jeszcze w samym trace wywołujemy console trace i co nam trace tutaj w tej chwili pokaże? Dokładnie to, co mówiłem, czyli jakby mamy, że przejście, co jakby odkąd zostało to wywołane, nie? Jakby cały taki ten stack wywołania, nie? No, jest, no i plus jakby linijki kodu, no mega użyteczna funkcja, nie? Naprawdę polecam używać, jeżeli nie chcemy używać debugera, o którym będzie za chwilkę. No i
To jest właściwie koniec tego. No mamy już Worn, ale Worn to jest jakby to samo console log, tylko na innym levelu. Nie? No i to jest całe API konsoli. Więc oprócz log widać, że jest jeszcze kilka innych funkcji i są one użyteczne. No i fajne, nie? Głównie właśnie ta trace, table, time. Są naprawdę niezłe. Dobra, dobra, przechodzimy do następnego punktu. To jest oprócz tego, że jakby możemy sobie wykonywać jakiś kod, no to możemy sobie zapisać snippety, nie? Czyli własne jakby tam kody, które są zachowane w Chromie i uruchamiać je na każdej stronie. Na czym to polega? Na przykład jestem na tej stronie, tutaj mam source, to gdzie były te snippety. No właśnie, to jest minus, nie? Run snippet. I nie. Show snippets. A, w tym nie mam, bo to jest, to za chwilę do tego dojdzie. To jest inny Chrome, który jest uruchomiony przez HS Code i służy tylko do debugowania. A tutaj będę miał te snippety. Sobie stworzyłem jeden. Dobra, i mam taki snippet, on wygląda tak, że no jedna linijka kodu, która z całej strony wyciąga wszystkie możliwe font size, nie? No jak go uruchomię, to tu jest wynik. No i widzę, że na tej stronie jest 40 px-ów, 17, 80, 13, 3, 15 i tak dalej, nie? No i to jest taki kod, który możemy sobie takich snippetów zrobić nieskończoną ilość. To nie muszą być one-linery, no ale wszystko musi być jakby zachowane w tym jednym bloku kodu, nie? Nie możemy tam jakiś require robić i tak dalej, nie? Więc no, dość użyteczne, nie? Na przykład tutaj to jest na przykład użyteczne, kiedy przykładowo ten snippet jest użyteczny, kiedy ja buduję style guide i chcę zobaczyć, czy wszystkie wartości są zgodne ze style guide'em, nie? Czy jakiś, nie wiem, nie ma jakiegoś przycisku, który ma font size 99 pikseli, nie? Na tej zasadzie. Więc w ten sposób możemy sobie zapisywać swoje tam kody, nie? I tutaj też, tutaj działa to API Chrome Developer Tools, nie? Czyli możemy sobie inspekty wpisywać, debugi, i to, co tam wcześniej powiedziałem. Dobra. OK, przechodzimy teraz do debugera, bo to, co pokazałem, to jest jakby tylko ta część konsol, ale tak naprawdę to, co nas najbardziej interesuje, albo to druga najważniejsza funkcjonalność, to jest debugger. Debugger polega na tym, że jak mam jakiś kod i ten kod ma w sobie na przykład błąd. Mogę sobie ustawić, żeby Chrome Developer Tools zatrzymał się na tym błędzie i pokazał mi dokładnie, w którym momencie wystąpił błąd. Gdybym miał taki kod, to nie jest ten kod, tylko to jest to. Gdybym miał taki kod, który po prostu tworzy sobie stałą foo, i próbuję potem zmienić jej wartość. I w zakładce sources, gdzie jakby to jest główna część debugera, możemy sobie włączyć coś takiego, że zapauzuj na błędach. Teraz jak uruchomię to, to on zapauzował na błędzie. Ja mam jeszcze podłączony VS Code
I on jakby w ogóle też przeszedł mi do VS Code, nie? I tutaj jakby też mam ten cały debugger w VS Code. Do tego za chwilę dojdę, bo to jest jakby dodatkowa funkcjonalność. Więc tutaj może się rozłączę z tym wszystkim. I przejdźmy tutaj. Ok, i tak jakby debugger mówi, że zapauzował, bo jest błąd. Błąd polega na tym, że no, że nie możesz zmienić wartości stałej. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Mamy cały call stack. Call stack, czyli gdzie ta funkcja została wywołana. No tutaj jest jakby, no nie ma za bardzo call stacku, bo to jest po prostu jakaś tam funkcja. Ale mamy coś takiego, że w sensie widzimy też zmienne lokalne, zmienne aktualnego skryptu i zmienne i stałe globalne. Ponieważ ten skrypt jest na przykład wpisany jako w ten sposób skrypt src, to mamy tutaj zmienny skryptu, ale tak samo możemy to wpisać jako już jako moduł i tutaj wtedy będziemy widzieć te zmienne moduły, tak? Czyli to już nie będą, już nie będzie żadnego globalnego scope'u. Też jakby Chrome Developer Tools od razu pokaże, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. Dobra, to co nas interesuje w tej chwili, to są breakpointy. Ten kod możemy zatrzymać w wielu miejscach. Tutaj mamy błąd, nie? Ale tak naprawdę no to, to niekoniecznie musimy zatrzymać ten kod na błędzie, tylko możemy sobie w każdym momencie zatrzymać. No więc tak, jest kilka opcji zatrzymania kodu. I to jest tak, jak pokazałem, możemy ustawić tą zmienną, tą funkcję wywołać w Chrome Developer Tools, to się nazywa debug, w niej przekazujemy funkcję i w momencie, w którym ta funkcja zostanie wywołana, kod się zatrzyma i przejdzie do debugera. Następną opcją jest wpisanie słowa debugger. Takiego słowa kluczowego. Ono jakby dla, jeżeli nie jest włączony na przykład Chrome Developer Tools, to to zostanie zignorowane, nie? Po prostu przez kod. To nic nie zrobi. No dobra, ale w tym momencie sobie włączmy to. Czyli mamy funkcję sumę, która dodaje dwa argumenty. Oprócz tego mamy jakąś globalną tablicę z sumami, dodaje do tej tablicy ten rezultat i zwraca tą sumę. No, mega głupia funkcja, ale zaraz pokażę, o co chodzi. Dobra, wchodzimy w to. Kod się zatrzymał, ponieważ doszedł do słowa kluczowego debugger. I nie mamy tutaj błędu, wszystko jest ok, nie? Ale co możemy sobie ustawić? Więc tak, mamy przede wszystkim, możemy sobie ustawić watch pointy, czyli tutaj sobie możemy wpisać cokolwiek, które będzie w scope'ie danym, czyli na przykład jak sobie wpiszę sums, to on mi pokaże, że sums to jest array z dwoma, no z jednym elementem, nie? Mogę sobie to zobaczyć, jaki to jest element. Call stack to jest jakby to jest to, co pokazywałem w trace, czyli gdyby to była tam mega zagnieżdżona funkcja, to tutaj by było po prostu pokazane dokładnie, gdzie ta funkcja została, w której linijce wywołana. Tutaj jakby no nie mamy call stacka, no bo to jest dość najwyższego stopnia. Ok, ale co mamy dalej? Mamy zmienne lokalne, czyli foo i this. This is undefined, co też jest tutaj w tym momencie ciekawe, że this is undefined, czyli jesteśmy w arrow function, nie? W której po prostu, gdyby to zamienić na funkcję, to this byłoby window, nie? Foo jest barem, bo tutaj zdefiniowałem, tak, że foo jest barem. No tu mamy zmienne globalne, tu mamy te zmienne ze skryptu, tak? Czyli ze zmienne ze skryptu mamy tylko dwie, czyli mamy tą sum i console examples, nie? W sensie tutaj nic więcej nie ma. Dobra.
Co teraz tak. Tu mamy funkcję takiej, to jest klasyczny debugger, tak? Właściwie w każdym języku programowania, w każdym środowisku deweloperskim praktycznie to wygląda tak samo. Czyli tutaj możemy tak, step over next function call, czyli jak to kliknę, to tak naprawdę nic się nie stanie, no bo to jest już koniec tej funkcji. Możemy przejść do następnej funkcji, czyli jeżeli jest zagnieżdżenie, to ten, ale możemy też wyjść w ogóle z tej funkcji i ona wtedy pokaże tylko sums. No i wracając do tego debugera, możemy też przejść następny krok, czyli następną linijkę z 22 na 23, no i następna linijka, no to będzie jakby koniec, nie? Już nic więcej się nie wydarzy. To jest jakby... Tutaj już jest koniec tego debugera, nie? W Watch teraz na przykład widzimy, że już trzy razy wywołaliśmy tą funkcję, więc SAMS ma trzy elementy. No, zazwyczaj deweloperzy po prostu wpisują console log SAMS, nie? Tutaj. Więc widać, że to jest o wiele bardziej użyteczne niż wpisywanie tego console loga. Te call stack, scope, breakpoints, one są tylko, call stack i scope jest dostępny tylko w momencie, w którym jest funkcja zapauzowana, tak? Czyli w momencie, w którym jest breakpoint. OK. Tak, mamy breakpoint poprzez funkcję, poprzez tą zmienną, w sensie ten keyword debugger, to też możemy sobie ustawić ten breakpointy na każdej linii, nie? Teraz mam tutaj ustawiony breakpoint. Teraz jak wywołam sobie funkcję dodaj 1 do 1, to ona się zatrzyma na tej linii, bo ja ustawiłem tutaj, że jest breakpoint, tak? I tutaj, co tutaj widzimy? No i tutaj widzimy trochę ciekawsze rzeczy, bo widzimy, że this jest window, bo to jest function, a nie arrow function. Result jest w tym momencie jeszcze nie przypisany, bo to jest result będzie przypisany dopiero w linii czwartej. X i Y jest jeden, nie? Bo wywołaliśmy tą metodę z takimi argumentami. To też zawsze tutaj widać, te wartości są przypisywane, nie? Dalej. Scripts i global jest to samo. Tutaj widzimy, że ten breakpoint po prostu jest ustawiony na linii trzeciej, false code 3. OK, no i możemy przejść do następnego kroku. Tu już widać następny krok, result równa 2, równe 2. Następny krok, sums jest zwiększone o 1. Tutaj będzie widać, że już nie ma trzech elementów, tylko ma 4. No i następny krok, zwróć sum. To jest koniec już jakby. Tam on może sobie dalej jeszcze robić, ale doszedł do samego końca i mamy sums. OK. No i w ten sposób możemy sobie debugować kod bez żadnych jakby limitów, ustawić sobie tych breakpointów nieskończoną ilość i zatrzymywać ten kod w każdej chwili i widzieć dokładnie, co się dzieje. Tutaj ja zrobiłem step. Step to jest jakby linia po linii, ale można przechodzić do następnego wywołania, do poprzedniego i w ogóle przeskoczyć przez funkcję. To jest już jakby trochę bardziej zaawansowana technika. Do tego no nie mamy czasu dzisiaj na to, żeby to wszystko zrobić. Najczęściej jest tak, że korzystamy z tej opcji, żeby zatrzymywać na błędzie i on wtedy uruchamia debugger, nie? I tutaj mamy ciągle to. No i tutaj też jest fajne, że w scope'ie, gdzie jest ten scope, widać, że została wywołana funkcja sum, ale ona została wywołana z funkcji sum 1 plus 1, nie? Czyli jak sobie wejdę do kodu, to jest ta funkcja, sum 1 plus 1 i ona sama wywołuje sum 1, nie?
Tak jak było w tej, tutaj mieliśmy trace, no to tutaj call stack też by był pokazany tak, jak dokładnie pokazywał trace. Okej. No i te breakpointy można ustawiać sobie w różny sposób, bo można sobie ustawić też na eventy, czyli w każdym momencie, w którym jest jakiś event się wywoła. Usunę tę funkcję, przejdziemy dalej. Możemy sobie ustawić tak, że na każdym elemencie, który ma przypisany event listener na klik, to włącz debugger. I teraz klik, debugger, nie? Bo on jakby, ta funkcja jest button click i button click, on ma tu przypisany, no tą funkcję, nie? Że jakby po kliknięciu w, dokładnie w to, to ma uruchomić tą funkcję, nie? Więc w ten sposób. No i tu jest jakby lista chyba wszystkich eventów, jakikolwiek, gdziekolwiek istnieją, nie? Więc możemy sobie dokładnie zobaczyć, co, gdzie się wydarzyło. Inna opcja też jest taka, że na samym domie możemy sobie ustawić, może tutaj będzie trochę hardkorowo, ale że na samym domie możesz sobie ustawić, że w każdym momencie, w którym się zmieni drzewko lub zmienią się atrybuty lub zostanie usunięty jakiś element, to wywołaj debuggera, włącz debuggera i pokaż, co dokładnie wykonało tą funkcję, nie? Czyli każdą zmianę na domie sobie możemy tutaj zdebugować, nie? Jak to ustawimy, to no akurat te funkcje nie zmieniają doma, więc nic się nie stanie, ale za chwilę pokażę taki bardziej przykład, który do tego służy. No i tutaj na tej stronie developer, ja cały ten kod, to wszystko wrzucę na GitHuba i wyślę wam linka, ale cała jakby ta lista jest dostępna na tej stronie i jest to opisane dokładnie, jak to można robić. Tak samo można sobie na przykład na fetcha ustawić breakpoint i na fetcha jeszcze można o tyle na przykład fajnie sobie ustawić, że można na przykład wpisać, że jeżeli URL zawiera na przykład ORG, to wtedy wywołaj debuggera, nie? I zobacz, która funkcja coś takiego wywołuje. No generalnie coś, co ma takie bardzo duże zastosowanie, nie? I bardzo szerokie. Okej. No tutaj jakby step over code jest też fajnie opisany w tym artykule. Na developers.google.com, gdzie jakby jest napisane właśnie, co dokładnie robi step over line code, step into code i tak dalej. Myślę, że z tego sobie zrobimy inną prezentację, bo to jest jakby, bo to jest temat, który ciężko w tak krótkim czasie omówić, a jeszcze chcę mieć pytania. No. Dobra. Jest opcja taka, że z debuggera można, jest coś takiego jak black box, który nie wiem, czy jest, czy nazwa nie zostanie zmieniona ze względu na ostatnie eventy, ale no można ustawić, które skrypty są, które skrypty nie będą uwzględnione przez debuggera. Watch expressions, no to jest taki pisem, to watch expressions możemy sobie wpisać właściwie wszystko i on jakby na bieżąco ci pokazuje, jaka jest wartość takiego wyrażenia. Tutaj pokazywałem, jak się zmieniała ta wartość tej zmiennej, która trzyma tę tablicę z tymi sumami. Okej, dobra. Tu jest takie dość fajne demo, które pokazuje na przykład, w jaki sposób można sobie zdebugować kod i stwierdzić, że coś jest nie tak. Więc tutaj mamy takie demo, które że jak dodaję 2 i 7 i tu ma, klikam ten przycisk, to on ma, a tutaj już ustawiłem chyba breakpoint,
A tu w ogóle, tu ustawiłem breakpoint na subtree modification, czyli tutaj jest ustawiony breakpoint w tym miejscu na tym P, że jeżeli tu cokolwiek się zmieni w P, czyli zmieniony tekst lub jakiś pojawi się nowy node, czy się zmieni node, no to wywołaj debugera. Ja to ustawiłem sobie wczoraj i on mi to ciągle zapamiętał, nie? Na tej stronie. Więc może usunę już ten. No i ale tutaj jakby widać, że no, ten kod jest trochę do dupy, bo 2 plus 5, no nie równa się 25, nie? Więc no, więc tak, więc najłatwiej zrobić tak, no mamy funkcję, która jakby zwraca to, nie? Czyli mamy label text content równa się addend 1 plus addend 2 równa się sum, nie? I tak naprawdę suma jest liczona w tym miejscu. Czy ja stawiam sobie breakpoint tutaj i klikam, żeby to wywołało. OK, i co tutaj widzimy? W tym miejscu nie widać jeszcze nic, bo on po prostu ściąga sobie wartość tej pierwszej funkcji poprzez z tej metody getNumber1, więc idę do następnego punktu. Nie, co ja zrobiłem? Tutaj. I teraz widzę tak, że addend 1 to jest 2, tak jak miało być, ale że to jest string. I to nie jest liczba, nie? Idąc dalej, mamy addend 2, to jest 5. Ale i ten. No i suma dwóch stringów, no to jest połączony string, nie? Więc tak naprawdę, no to wartość jest poprawna, nie? No bo jest 25. OK. Dobra, teraz w jaki sposób, no i odkryliśmy to, że jakby, no możemy tu też ten watch ustawić na te wartości i zobaczyć, że one też, że one będą stringami. No i w łatwy sposób można to naprawić. I co jest fajne, tutaj, jeżeli jesteśmy w tej zakładce sources w Chrome Developer Tools, to możemy tutaj pisać kod. Możemy sobie napisać poprawkę do tego kodu i pisać, że te funkcje mają pobierać to, ale mają zamieniać na string. I poprzez jakby Ctrl S zapisujemy to. Tu się pokazuje, że te zmiany zostaną tylko zachowane w aktualnym jakby systemie i no jak odświeżę, to już ich nie będzie, nie? No dobra, ale jak uruchomię ten kod, może już przejdźmy z tego. No to już jest OK, nie? Widać, że 2 plus 5 równa się 7. No i w ten sposób można sobie zdebugować ten kod tutaj w Chrome Developer Tools. I co jest fajne, jest opcja taka, że można ustawić, żeby te zmiany, jeżeli sobie ty debugujesz swój kod na swoim własnym komputerze, żeby te zmiany się zapisały u ciebie na dysku. I to można ustawić poprzez local modifications, ale czas nagli, więc nie będę pokazywał, jak to wygląda. Ogólnie można. Inną tutaj super fajną opcją jest to, że zazwyczaj kod, który tutaj widzimy, to nie jest ten kod, który dostaje przeglądarka, tylko to jest jakby, ten kod jest transpilowany przez Babela, przez Webpacka, tak samo CSS-y są zmieniane i tak dalej. Natomiast Chrome Developer Tools, jeżeli jest plik mapy, on potrafi to zdekodować. My pracujemy wtedy na zdekodowanym kodzie i on jest w stanie też jakby zapisać i zmienić ten kod, który jest jakby wynikowy. I no to jest taka dość zaawansowana technologia, nie we wszystkim działa, na przykład nie działa w Reakcie, głównie w tym w React, w Create React App, to nie działa niestety, ale no dla naszego kodu to działa. Dobra, zbliżamy się do końca, a jeszcze tutaj mamy dużo tematów, więc może na tym zatrzymamy prezentację i dokończymy ją później, ponieważ jest tutaj za 5 minut jest rozmowa z
prezesem, a teraz może połączmy się jeszcze tutaj z naszymi kolegami. Może oni chcą. Hej. Siema. Siema. Jak ta prezentacja? Macie jakieś pytania? Nie, ale ja wam mogę pomachać. Siema. Nie widać cię. A nie widać. Ale nie wiem, jak to zrobić, żeby to było widać inaczej. 3 minuty na dyskusję. Przemek z tej strony. Mateusz, mógłbyś jeszcze raz breakpointy pokazać, jak stawiałeś? Więc no masz dużo opcji do stawiania breakpointów. Wiesz co, bo jakoś musiałem na chwilę wyjść. Debugger jeszcze widziałem, słówko kluczowe debugger. To następne. Te breakpointy, czerwone kropki mi chodzi. O. Tutaj, sources. Tak. I po prostu... Aha, klikasz ten, dobra. Dobra. Klikasz na numer linii, nie? Dobra. I to wszystko. Tutaj jest taka opcja, że można ten cały debugger przenieść do VS Code'u i to wszystko jest jakby widać też tutaj. I to działa w ten sposób, że jak ja sobie włączę ten kod i uruchomię, mam jakiś debugger, to to przechodzi mi do VS Code i tu mam wszystko jakby w tym miejscu, nie? I nie muszę być w tym debuggerze. To też jakby widać wszystkie te breakpointy. Następne pytanie? Ja chciałem podziękować. Mogę? Możesz. Chciałem podziękować o console count. Nie będę musiał teraz w mapach indeksy włożyć i konsologę. Myślę, że tak. Ja to nie widziałem. Mikrofon ustawię, żeby było wszystkich słychać. Teraz będzie ponad lepiej słychać wszystkich. Okej. Okay. Ja mam pytanie z cyklu najmłodszych. No. Jak często używam Chroma, w ogóle coś robię w konsol logu, nie wiem, zmieniam style, cokolwiek, napracuję, a potem niechcący wcisnę Command R. Czy jest jakaś mądra opcja, żeby to zablokować z linii komend, kiedy jest komenda włączona, bo wtedy niestety z automatu wszystko tracę. Jedną z odpowiedzi widzę jest to, że ewentualnie mogę sobie debugować to bezpośrednio w VS Code, spoko. Coś poza tym jest? No masz sobie wyrwać R z klawiatury. Dzięki, rozwiązaliśmy problem. No nie wiem, no R nawet jest daleko od S, więc zastanowi się, co będzie na drugiej prezentacji. Zapisz. Ja mam pytanko, żeby nie usuwać wszystkie konsole, jak wrzucamy na produkcję, czy można to jakoś po prostu wyłączyć, żeby klient to nie wyczytał się? Napisać ten console GS, czy jak mamy environment ustawiony na produkcję, to żeby to nie wyświetlało się od konsole klienta? Czy w ogóle kiedyś było tak, że sam console log powodował duże problemy? Wywalał kod i zwalniał kod i przyszło to taką dobrą praktyką, żeby nie wysyłać console loga. Natomiast no, w tej chwili no, przeglądarki już na tyle poszły do przodu, że po prostu ignorują to, nie? Więc, dopóki nie uruchomisz tego, więc no, generalnie... To pytanie nie o performance, a po prostu jeżeli ktoś sobie Google kliknie, żeby nie było widać syfu, a na przykład w trakcie, kiedy strona teraz tam buduje się, wie się coś i na przykład tego dużo jest, żeby to coraz przed pushem nie usuwać wszystkie konsole. Jest tak, że console log jest domyślnie wyświetlany, ale masz ten default levels i jeżeli ustawisz na ten verbose sobie wrzucanie błędów, to one nie są wyświetlane w ogóle, musisz się tutaj włączyć, nie? Tak, i nie pamiętam, który to jest. Mu chodzi u klienta, żeby nie pokazywał. No tak, i klient tego musisz... nie zobaczy, znaczy, nigdy. To na etapie minifikacji JavaScriptu można usunąć wszystkie konsole wywołania. To na przykład. Tak, no ale to jest, ale też możesz używać właśnie tego najmniejszego poziomu informacji, wtedy one domyślnie nie są włączone. Nie? Ktoś by musiał włączyć to, żeby zobaczyć te błędy. Nie? Jak ktoś pisał apki podcordowe na przykład, to tam też jest taki problem, że jeżeli jest jakikolwiek konsol, cokolwiek, to aplikacja jest od razu odrzucana przez store. Miałem taką sytuację parę razy. No, ma to sens, nie? Generalnie. Twitter tak chyba domyślnie się zachowuje.
że nie pozwoli ci przejść dalej, nie? Nie zbuduje się. Dobra. Ostatnie pytanie. Ktoś może z tutaj, z ludzi... Słuchaczy. Ze słuchaczy ma jakieś pytania. Jak masz na imię? No. Dobra, to musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Było super. I do usłyszenia. To my dziękujemy. Siema.